Vlogmas, dzień 6. Kochani, mamy Mikołajki. Tak jak wiecie, ja zapomniałam o prezentach. I jest 6:50. Stałam o 6:50, już jest pewnie z 7. I działamy dalej z remontem. Więc tak, u nas dzisiaj mało Mikołajkowo. No ale cóż, trzeba to wszystko skończyć. Bierzemy się do roboty. Jestem strasznie zmęczona i tylko wspomnę, jeszcze gorzej się czuję niż wczoraj. Kaszel mnie męczył północ. Idziemy jeszcze do kuchni. Uuu, jakie echo. Idziemy jeszcze do kuchni zrobić szybką herbatkę dla pana, kawkę. Uuu, szron czy śnieg? Ulala. Jaka niespodzianka, bo za chwilę to wszystko będzie malowane, gdzie tu są pustki, więc póki mogę. Dobra, tutaj mamy zestaw sprzątający, pokaż. Tutaj są zwykłe, nie wyciągaj wszystkich, zwykłe ściereczki. Już tu jedną mam, bo myję. Takie ściereczki. Tutaj o, do szorowania. Berwick i brew. Więc będziemy sprzątać. Sobie cały tutaj ten żerandol i klosze, więc już mam to gotowe, do kuchni też wymyłam, więc teraz zajmę się tym, co tutaj rozwaliłam, poodkurzałam, więc mamy tutaj w miarę przyjemne siedzenie, jeszcze te butelki mam do wyniesienia. Nie wiem, czy u was też tak składują się butelki koło łóżka. No, u nas tak, wstyd się przyznać. Kochani, no i przychodzę do was, żeby otworzyć kalendarz adwentowy. Mamy szósteczkę, zobaczcie, jak przepięknie ozdobiona. Zastanawiałam się chwilę, czy to szóstka, czy nie szóstka, ale jak jest tak ozdobiona, czyli to jest ten wyjątkowy dzień, czyli Mikołajki. I nie mam pojęcia, co tutaj jest, więc otwieramy. Dobra, musimy tutaj ściągnąć, w ogóle mam 20% baterii, a nie mam ładowarki. Więc będą niezłe jaja. No i Stasia otwiera. Gadałam chwilę z mamą, ona... A co to jest? I prezent. Wow, pokaż. Ja cię kręcę. No tego się też nie spodziewałam. Absolutnie, jakie fajne. Zobaczcie, jakie grube w ogóle te skarpety, Stachu. Ekstra, co? Przepiękne. Tutaj mamy w reniferki takie fioletowe. Zaraz je założę, albo nie, bo trochę mi szkoda, bo jest tak brudno, że... I w choinki, ale mega, megaśne, po prostu prześliczne. Dzięki, mama, naprawdę ekstra. Dzięki, Mikołaju. Pani, w tym vlogu Stachu robi awanturę. Na chwilę, obecną nie będziemy otwierać czekoladek. Poczekam na Ignasia, żeby nie było mu przykro, bo później jakby Stasiek zjadł, to też by chciał i by nie było, więc trzy światy. Czekamy z czekoladkami, jak nie, no to po prostu w tym vlogu nie pokażę, bo nie wiem, o której on wróci. Mi się muzyczka włączyła w telefonie. Koniecznie, kochani, chwalcie mi się, co tam wam Mikołaj dzisiaj w nocy przyniósł. No tak jak ja już mówiłam i się powtarzam, ja będę musiała nadrobić te prezenty dla całej mojej rodzinki. Jakieś takie drobiazgi my sobie zawsze kupujemy. Więc no, będę musiała to koniecznie zrobić, jest mi strasznie głupio, ale no nie miałam po prostu najzwyczajniej jak i kiedy po prostu to kupić, więc czekam na wasze komentarze, przynajmniej poczytam sobie, co wy tam dostaliście albo kupiliście. Dzisiaj wam pokazywałam, że dla mamy kupiłam taki kubek i jeszcze jej go nie dałam, więc dzisiaj w Mikołajki go dostanie i pewnie będzie cykała jakieś zdjątka. Więc tak, już go wyjęłam, bo ostatnio zapominałam cały czas dawać. Na zdróweczko, kochanie. Czyżby 7 lat nieszczęścia? Ale to Ignasiek załatwił to lusterko. O, zachęciłam trochę Staśka, żebyśmy pooglądali sobie książeczkę, poopowiadali. To jest kaczuszka. To. Kurka. To. To jest dziewczynka. I biegnie do dziadziusia. Gdzie jest tatuś? A gdzie jest dziadziuś? To. To jest tata. Pucia. O, chlapał ją. A gdzie jest piesek? Hał, hał. Gdzie jest piesek? No, gdzie się piesek kąpie? Brawo.
Teraz oblukam, jak się fajnie odbija od kubka na komodzie ten wzorek. Fajnie to wygląda. Dzisiaj w ogóle mamy mroźno, bo jakoś minus 3 słyszałam. Zobaczcie, przyszedł święty Mikołaj, babcia, i Stasiek dostał nasze ulubione czekoladki. No kto ich nie lubi, one są przepyszne. Kalendarz adwentowy, że będą mogli sobie, wiecie co, podżerać, jak tam leci. I piękną książeczkę, bajeczkę. Bajeczka obrazkowa na święta. Wow, no rzeczywiście, ja zapomniałam, że wow. Ale będziemy, to jest fajne, bo dziecko można, Ignaś nawet będzie, wiesz, już dopowiadał, bo więcej umie mówić. Ekstra, przepiękne, co? Jeszcze czekoladkę? Tak. Pani, odzywam się kilka dobrych godzin. Teraz byliśmy po Ignaśka, bo jak wiecie, albo nie wiecie, Ignaś spał u Dawida rodziców. No i może już czas, żeby wam pokazać. Mam jeszcze troszeczkę bałaganik, ale już nie mogę was trzymać dłużej w niepewności, bo jutro będę dokańczać porządki. Jak wygląda teraz nasz salon, jaki ma kolor i w ogóle, więc odwracam aparat. Kochani, salon prezentuje się właśnie tak. Wybraliśmy butelkową zieleń, takie właśnie awokado, więc na tej ścianie mamy Dulux, zbita śmietana, od razu mówię, jakby ktoś się pytał, a tutaj Dulux, awokado i Ignaś przyjechał, jest w szoku. To dostał od Mikołaja Staś, a ty chodź, zaprowadzę cię, musisz zobaczyć, co dostałeś od Mikołaja. Sprzątanie chwilę poczeka, chodź. Trzeba tu cię odprowadzić. Tutu i od babci dostałeś przepiękną książeczkę razem z Mikołajem. I mi to ja? No i mi to ja. Zobacz, jaka jest książeczka. Otwórz, zobaczymy, jaka jest w środku. Będziemy czytać... Jaki to jest kolor? Blue. Blue. Będziemy czytać baśnie. Teraz idę sobie dalej ogarniać, wynosić te wszystkie farby, nie farby. Może podłączę na chwileczkę aparat, bo już mi mryga bateria. Jeszcze chciałabym dzisiaj troszeczkę nagrać, bo mam bardzo, bardzo mało materiału. Kochani, zanim tylko, że nie mam jakichś takich prezentów, to kupiłam chłopcom takie jajeczka ze świętym Mikołajem. Więc proszę, Staś. Proszę, Ignaś. A jedno na pół. Jedno na pół. Tam, to czym tam jest? Czy tylko czekolada, czy jakiś tam drobiazg? I z racji tego, że jeszcze dzisiaj mam tutaj niepogarniane, dopiero co skończyliśmy z malowaniem, to dzisiaj wjeżdżają na obiad pierogi z serem. Jest się taki harmider, że po prostu już mam dosyć tego dnia i chciałabym iść najchętniej, kochani moi, spać. No i gotujemy pierożki. Dawid też już wrócił z pracy, więc myślę, że tylko ogarniemy to ze schodów dzisiaj i troszeczkę odpoczniemy. Co jest, Stachu? Zobacz, jakie ma drapnięcie, przy której zbija tyk. Ja cię, jakieś ściekusy. Już mogłam wstawić w suszarce sobie pranko, więc wszystko wraca do normy. Dobra, pierwsze ujęcie na mojej zielonej ścianie, której nie mogłam się doczekać i marzyłam o niej już naprawdę od dłuższego czasu. Ale no ciężko było się po prostu za to zabrać wszystko. I słuchajcie, może jutro już, jak... Może jutro, jak już wszystko ogarniemy tutaj na spokojnie, to pozdabiamy sobie troszeczkę dom. No zobaczymy, jak nie jutro, to na pewno już, bo już chyba sama nie mogę się doczekać tego pięknego świątecznego klimatu, a ta zielona ściana idealnie wpasowuje się w klimat świąt. Kochani, u nas te vlogmasy coś na mnie idą. Cichutko. Właśnie szykujemy chłopców i jedziemy z nimi do lekarza, bo Stasiek dostał takiego ataku kaszlu, że strasznie się obawiam o niego. Poza tym skończył nam się syrop, więc jedziemy sprawdzić, co i jak.